Każdy z naszych pracowników ma budżet rozwojowy, budżet godzinowy i budżet złotówkowy i może go wykorzystać na przeróżne aktywności wspierające jego rozwój. Jako tester oprogramowania w PGS możesz skorzystać z szerokiej gamy szkoleń, także wewnętrznych. Szkolenia są głównie podzielone na jakby dwie obszary: szkolenia miękkie, biznesowo-liderskie, a także szkolenia techniczne. Szkolenia techniczne są to programy Upskill, gdzie w trakcie indywidualnej pracy ze swoim mentorem będziesz nabywał kompetencje, na przykład pisania testów automatycznych z wykorzystaniem Pythona. W szkoleniach liderskich i biznesowych kładziemy znowu większy aspekt na obszary miękkie. Na przykład, jeżeli chciałabyś się rozwinąć w kierunku roli test leada projektowego, mamy także przygotowane takie wewnętrzne szkolenie, w zasadzie dwuczęściowe, które do tej roli Cię przygotuje. Tutaj zostawiamy to do decyzji danego testera, danej osoby. Wykorzystać ten budżet można na też zewnętrzne aktywności w postaci szkoleń organizowanych przez firmy zewnętrzne, wyjazdów na jakieś meetupy czy wyjazdów na konferencje. No w obecnym czasie wiadomo, podróże są ograniczone, więc także udział w konferencjach i zakup biletów na konferencje czy różnego rodzaju eventy online. Przez różnorodność klientów, z jakimi mamy okazję pracować i projektów, jakie realizujemy, mamy dostęp do projektów z różnych domen biznesowych, a także projektów wykorzystujących różne technologie. To pozwala budować szeroką gamę kompetencji i nie być ograniczonym tylko na przykład do jednego typu wykonywanych testów. My jako firma śledzimy trendy, które są na rynkach i z którymi przychodzą do nas nasi klienci i staramy się opracowywać bazę wiedzy, jak dany problem za pomocą danego narzędzia rozwiązywać. Dzięki temu, jako tester, zmieniając projekt, dostajesz po prostu gotowe materiały, z których możesz się przygotowywać i nauczyć nowej technologii. Dostajesz także wsparcie bardziej doświadczonych osób, które miały okazję już tą technologią pracować.